Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Uprawianie nauki często kojarzy nam się z długimi godzinami w bibliotece, z czytaniem zakurzonych tomów bardzo trudnych i skomplikowanych dzieł naukowych, a tymczasem okazuje się, że jednym z bardziej efektywnych albo skutecznych, czy też trafnych mierników naszej aktywności naukowej i poziomu uprawianej nauki jest liczba lotów samolotem, którą wykonują badacze każdego roku. I właśnie o tym, co łączy siatkę połączeń lotniczych z naszym poziomem rozwoju nauki, chociażby na Uniwersytecie Warszawskim, porozmawiam dziś z naszym znakomitym gościem, a jest nim pan dr Adam Płoszaj z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, kierownik Laboratorium Badań Naukoznawczych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, miło mi. No to pytanie na początek zostawimy sobie na dalszą część naszej rozmowy o tym, co łączy samoloty z poziomem naszej nauki. Porozmawiamy za chwilę, ale zaczęłabym od pytania bardzo oczywistego być może. Dlaczego w ogóle musimy mierzyć poziom nauki? Czy w takim świecie inflacji badań naukowych można wskazać jakiś poziom, który określa dobrą naukę i tę, która jest mniej dobrą nauką? No bo nie każdy z nas, nie każdy ze słuchaczy pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i jest zanurzony w tych wszystkich wskaźnikach, o których pan doktor będzie dzisiaj opowiadał. A zatem jak wyznaczyć poziom dobrej nauki i czy można określić, czym taka dobra nauka jest? Przede wszystkim jest tak, że dobra nauka to jest taka nauka, która odkrywa coś nowego, mówi nam coś nowego i ważnego o świecie i zarazem też dobrze by było, jakby to była nauka, która jest użyteczna. Oczywiście nie wszystkie dziedziny, dyscypliny mają porównywalny poziom użyteczności. Inaczej jest w przypadku badań medycznych, inaczej w przypadku badań z zakresu humanistyki. Więc na takim ogólnym poziomie nowość badań, wkład w rozwój cywilizacji, rozwiązywanie problemów społecznych. Problem pojawia się, jeżeli zejdziemy na poziom taki jakby techniczny. Jak to zrobić? Jak rozpoznać, czy coś będzie miało wpływ, czy nie będzie miało wpływu, czy coś ma odpowiedni poziom, ładunek nowości w sobie, czy raczej jest tylko odtwórcze. No i tutaj od wielu dekad, już od połowy XX wieku, a nawet trochę wcześniej, stosuje się metody bibliometryczne, czy naukometryczne, czyli to jest taka dyscyplina, która zajmuje się mierzeniem działalności naukowców i efektów pracy naukowej. Tutaj najbardziej prostym i oczywistym wskaźnikiem jest liczba produktów naukowych, czyli na przykład publikacji albo patentów, ale zarazem też takie elementy, które pozwalają zmierzyć coś więcej, takie jak cytowania, czyli w tym sensie coś więcej, że mogą mówią o jakimś oddziaływaniu produktu naukowego. Bardzo zgrubnie przyjmuje się, że być może cytowania czy prace, które są częściej cytowane, mają lepszą jakość niż te, które są rzadziej cytowane. Jednak takie podejście jest, tak jak powiedziałem, bardzo zgrubne i krytykowane i oczywiście w pewnym sensie fałszywe, ponieważ cytowania raczej mierzą to, czy dana praca, czy dany naukowiec jest rozpoznawalny, czy jest znany. Tutaj wychodzą bardzo różne ciekawe efekty i w pewnym sensie też takie oczywiste. Na przykład tam, gdzie mamy dyscyplinę, w której jest aktywnych bardzo dużo naukowców. Wiadomo, że szansa, żeby pojedynczy naukowiec w takiej dyscyplinie był zacytowany, jest znacznie większa niż w dyscyplinie, w której jest ledwie paru specjalistów, którzy jeszcze zajmują się na dodatek jakimiś innymi poletkami, niespecjalnie sens, żeby się cytowali nawzajem. No są też chyba jeszcze kłopoty z dyscyplinami lokalnymi, z takimi kierunkami studiów, które są z założenia lokalne, na przykład studia językoznawcze czy dialektologiczne. To tutaj o takie cytowania i taką wymierność jest chyba jeszcze trudniej. Tak, tutaj zdecydowanie jest efekt językowy. Chociaż tak, jak myślimy o nauce przez duże N, to myślimy o nauce na poziomie nie na poziomie światowym, ale w skali światowej, która obecnie jest uprawiana w języku angielskim i trochę nie ma sensu, żeby była uprawiana w inny sposób, gdy mówimy o badaniach fizycznych, medycznych, biologicznych, astronomii, tego typu rzeczach. One mogą posługiwać się uniwersalnym językiem. Teraz tak się złożyło, że akurat jest to angielski. Natomiast jak zejdziemy na te problemy bardziej lokalne, tak jak powiedziała pani, chociażby językoznawstwo, czy na problemy związane z lokalnymi, narodowymi, regionalnymi kulturami albo społeczeństwami, no to już robi się trudniej, bo wiadomo, że ważne problemy lokalnie nie zawsze będą interesujące z perspektywy innych lokalizacji. No właśnie, to schodzimy do poziomu tej nauki przez małe N, jak pan doktor powiedział, ale wracając do tych wielkich odkryć, to tutaj wpisany jakby w tą rangę wydarzenia jest też pewien komponent internacjonalny. I myślę, że czas dojść do tych samolotów, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy żeby nauka była tą nauką przez wielkie N, dziś potrzebna jest współpraca międzynarodowa? Tak, współpraca międzynarodowa teraz jest, może trudno powiedzieć, że ona jest niezbędna, ale współczesna nauka działa w ten sposób, że w wielu jej obszarach współpraca międzynarodowa jest wszechobecna. Zwłaszcza dotyczy to badań, które są z jednej strony uniwersalne, takie właśnie jak astronomia czy badania medyczne, czy związane z powstawaniem nowych leków i tak dalej, terapii, a z drugiej strony takich, które wymagają bardzo dużych nakładów albo bardzo wielkiej infrastruktury, tak jak jakieś wielkie laboratoria fizyczne albo infrastruktura, która gdzieś po orbicie kuli ziemskiej lata, czyli takie urządzenia, które są zbyt drogie nawet dla pojedynczego, dużego i zasobnego kraju. To po pierwsze. Po drugie, w przypadkach niektórych rodzajów badań bardzo istotne jest to, żeby mieć dostęp do odpowiedniej liczby obiektów do zbadania. Jak na przykład myślimy o badaniach dotyczących chorób rzadkich, no to w pojedynczym kraju bardzo często będziemy mieli zbyt mało potencjalnych uczestników badań klinicznych, żeby to miało w ogóle sens. Więc badania kliniczne są takim obszarem, gdzie współpraca międzynarodowa jest wręcz konieczna. Jeżeli byśmy chcieli zejść do takich przyziemnych wskaźników, które pozwalają zobaczyć, jaka jest to umiędzynarodowienie nauki współczesnej, no to możemy posłużyć się wskaźnikiem publikacji napisanych we współautorstwie międzynarodowym, czyli taka publikacja, która ma co najmniej dwóch autorów i zdarzyło się tak, że oni są z dwóch różnych krajów. W przypadku bardzo rozwiniętych pod względem rozwoju nauki krajów udział takich publikacji międzynarodowych przekracza 50%. Większość po prostu produkcji naukowej jest, można powiedzieć w skrócie, efektem współpracy naukowej. I jakie to są kraje? To jest na przykład Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, no takie kraje liderzy, a zarazem kraje, które są raczej średnie pod względem wielkości. Tutaj Stany Zjednoczone na przykład odstają, mają nieco mniejsze międzynarodowienie, co wynika z tego, że one po prostu są dostatecznie duże, mają dostatecznie dużo potencjalnych współpracowników. Znaczy naukowcy ze Stanów Zjednoczonych nie muszą tak bardzo poszukiwać współpracowników z uzupełniającymi się kompetencjami w innych krajach. Polska na tym tle międzynarodowym niestety odstaje, to znaczy mamy te wskaźniki tak liczonego międzynarodowienia niższe niż kraje Zachodu. Mówiąc oględnie, mamy również je niższe w porównaniu do takich bardziej dobrych komparatorów dla naszego kraju, czyli mamy te wskaźniki niższe niż Czechy czy Węgry. I tu dochodzimy do naszej mobilności, którą pan doktor bada. Tak. Jednym z aspektów, który jest związany z umiędzynarodowieniem, są podróże w celach zawodowych. I z jednej strony mogłoby się wydawać, że fakt, że to jest raczej tak, że chcemy współpracować, czy już współpracujemy i wtedy odbywamy podróże. Ale okazuje się, że dostępność infrastruktury transportowej, czy dostępność dogodnych połączeń, chociażby lotniczych, przekłada się w niewielkim, aczkolwiek istotnym statystycznie stopniu na zrealizowaną współpracę naukową. Znaczy, krótko mówiąc, jeżeli sobie popatrzymy na dwa miasta z przeciwnych krańców kuli ziemskiej, które są dobrze połączone, mają powiedzmy bezpośrednie połączenie lotnicze i takie, które nie mają, no to tam, gdzie jest to połączenie lotnicze, tej współpracy również w nauce będzie więcej. Tutaj może zaznaczę, że sfera nauki nie jest jakiegoś wyjątkowym obszarem, bo jak popatrzymy na powiązania biznesowe chociażby, to tam, gdzie są lepsze połączenia transportowe, też więcej jest takich właśnie zależności biznesowych. Czy to znaczy, że jakbyśmy w każdym dużym, byłym wojewódzkim mieście w Polsce mieli lotnisko, to nasze umiędzynarodowienie, myśli pan doktor, byłoby odpowiednio wyższe? Myślę, że mogłoby wzrosnąć, ale jedynie odrobinkę i myślę, że nie byłoby, koszty takiego działania byłyby niewspółmierne do korzyści. No i tu przychodzi pandemia, która nie tylko zablokowała nas w podróżach, takich podróżach prywatnych, ale też w podróżach służbowych, w podróżach w celach projektowych, o czym już pan doktor wspomniał. Czy ten ostatni rok, który jest dla nas jako pracowników uniwersytetu no wyjątkowo trudny, dla studentów na pewno niełatwiejszy, czy to jest jakiś test dla polskiej nauki? Czy to jest okres zapaści? No przestaliśmy pewnie podróżować. Jak pokazują pana badania, jak pokazują pana dane? Czy jesteśmy wyraźnie mniej aktywni w ciągu ostatnich miesięcy? Nauka, tak jak wszystkie obszary życia, chyba zostały doświadczone przez pandemię, ale nie powiedziałbym, że to jest jednoznacznie negatywny efekt. I tutaj też jakby trudno mówić o tym, że w Polsce wydarzyło się coś bardzo innego niż na świecie. Na pewno oczywistym efektem jest to, że ustała tam mobilność naukowa, zwłaszcza taka krótkookresowa, no bo jeżeli ktoś wyjechał na jakieś długie stypendium, to bardzo często je kontynuował po prostu. Jeżeli popatrzymy na no właśnie, oczywistym efektem pandemii jest spadek mobilności naukowej, odwoływanie konferencji, które odbywają się na żywo, czy przechodzenie do tego formatu wirtualnego. Mam akurat dane dla lat 2019 i 2020. W roku 2019 mniej więcej 60% polskich naukowców odbyło przynajmniej jedną podróż zagraniczną. W roku 2020, a więc w roku pandemicznym, ale biorąc pod uwagę cały rok kalendarzowy, jedynie 15% odbyło przynajmniej. I mówimy o podróżach służbowych czy też prywatnych? Tylko podróże służbowe, no ale to rok 2019 kalendarzowy jest specyficzny, no bo pandemia zaczęła się de facto w marcu, kwietniu, tak naprawdę gdzieś na przełomie marca i kwietnia zaczęły być poważne obostrzenia wprowadzane w ruchu międzynarodowym. Mi się udało odbyć 2 podróże zagraniczne jeszcze w roku 2020 i tuż przed wprowadzeniem lockdownów wracałem z jednej z nich, więc myślę, że jeżeli byśmy mieli nie rok kalendarzowy, tylko po prostu taki pełny rok pandemiczny, no to pewnie po prostu prawie do zera spadła ta mobilność naukowa. Rozmawialiśmy przed tu spotkaniem, że jesteśmy umiarkowanie mobilni jako naukowcy, ale średnio każdy polski naukowiec lata w jedną destynację rocznie, czyli odbywamy jedną podróż naukową rocznie. Czy to się w pandemii, teraz po pandemii zmieniło? Czy wracamy już do tego wzmożonego ruchu międzynarodowego? Czy raczej te zdalne konferencje i zdalne formy spotykania się weszły nam w krew? Tutaj trudno wydaje mi się spekulować. No po pierwsze jest tak, że nie wszyscy naukowcy jakby odbywają międzynarodowe podróże w celach zawodowych. Większość tak, jeżeli rzeczywiście tak bardzo zgrubnie policzymy, no to mniej więcej jedna taka podróż przypadnie na przeciętnego naukowca rocznie, licząc bardzo konserwatywnie. Czy po pandemii będzie tak samo? Wydaje mi się, że pewnie raczej tak. Po pierwsze dlatego, że w przypadku polskich naukowców cały czas mamy mniej tej współpracy międzynarodowej i to też jest związane z tym, że jest mniej tych podróży, więc cały czas mamy pewien zapas w stosunku do kolegów i koleżanek z Zachodu. A z drugiej strony jest tak, że nasze badania pokazują, że naukowcy są zmęczeni wirtualną formą konferencji, spotkań i tak dalej. Większość zdecydowanie chciałaby powrotu do tradycyjnych konferencji, nie chciałaby, żeby na stałe były tylko i wyłącznie konferencje wirtualne. Ale pojawiły się też takie głosy w stylu mieć ciastko i zjeść ciastko. Jeździć tam, gdzie jest to dla nas atrakcyjne, natomiast tam, gdzie jest możliwość włączenia się zdalnego, to korzystać pełnymi garściami. Czy to jest jakby wizja hybrydowego sposobu uprawiania nauki w najbliższych latach? Tak, to jest jeden z ciekawszych wyników naszego badania. Właśnie z jednej strony, tak jak powiedziałem, ludzie są zmęczeni formą wirtualną, ale z drugiej strony większość respondentów, około 60%, chciałoby, żeby także już po pandemii została zachowana możliwość udziału wirtualnego w konferencjach. Mimo tego, że ich nie lubią, woleliby, żeby taka forma nie była jedyną możliwą, to większość chciałaby, żeby była możliwość rzeczywiście uczestniczenia zdalnego. To ma chyba sens. No a może jest tam też taki pierwiastek myśli ekologicznej, bo w pana badaniach ważny jest też wątek świadomości ekologicznej i tak zwanego flight shamingu, czyli zostawiania śladu węglowego po naszych lotach. A może naukowcy właśnie dojrzeli do tego, żeby oszczędnie dla środowiska przerzucić się na bardziej ekologiczne środki transportu albo właśnie wdzwaniać się zdalnie. Czy ta świadomość ekologiczna też wychodzi w tych badaniach wyraźnie w ciągu ostatnich miesięcy? Tak, wychodzi. Tutaj oczywiście pandemia nam w pewien sposób przeszkadza w zbadaniu tego efektu oddziaływania świadomości ekologicznej na zachowania mobilnościowe naukowców. No bo po prostu przestali latać, ale nie wiadomo dlaczego. Ale tak, po pierwsze trzeba powiedzieć, że środowisko naukowe czy sfera nauki to jest taka grupa zawodowa, która ma wpisane, przynajmniej w obecnym swoim funkcjonowaniu, podróże międzynarodowe. Trudno sobie wyobrazić sensowne funkcjonowanie nauki bez odbywania podróży naukowych. No ale niestety z perspektywy Polski kilkaset tysięcy lotów rocznie odbywanych przez polskich naukowców pozostawia spory ślad węglowy. No i pytanie, czy wszystkie te podróże są rzeczywiście konieczne, czy części z nich nie dałoby się zastąpić innymi formami transportu, zwłaszcza, że większość podróży, które odbywają polscy naukowcy, podróży zagranicznych w celach zawodowych, odbywa się do krajów, które są potencjalnie w zasięgu innych rodzajów transportu. Myślę tutaj o Niemczech, Czechach, Austrii, czy nawet Francji, do której przy pewnym wysiłku da się dojechać pociągiem. No i jeżeli tak wprost zapytamy respondentów, czy już ograniczają liczbę lotów, albo czy byliby skłonni ograniczyć liczbę lotów właśnie w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego, no to większość, czy duża część jest zdecydowanie skłonna, żeby to zrobić. Więc tutaj pytanie, czy ta skłonność będzie iść w parze z polityką jednostek, w których są zatrudnieni, bo może być tak, że niekoniecznie podróż pociągiem będzie per saldo dla instytucji tańsza, bo być może będzie dłuższa, więc będzie trzeba wypłacić więcej diet, być może trzeba będzie przenocować jedną więcej noc w hotelu i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj sama chęć naukowców nie wystarczy, też polityka instytucji naukowych będzie musiała być do tego dostosowana. To jeszcze moja wstrzemięźliwość socjologiczna. No pytanie, czy to nie jest efekt dobrego badanego, który odpowiada na pytanie zgodnie z modą, czy też z tym wyznacznikiem, jaki teraz obowiązuje. No trudno powiedzieć, że człowiek nie chciałby ograniczyć swojej aktywności i śladów węglowych w obliczu kryzysu klimatycznego, ale miejmy nadzieję, że to nie jest ten efekt, że rzeczywiście deklaracja pokrywa się z faktami i z postawami, które będziemy obserwować w najbliższych miesiącach. Panie doktorze, jeszcze pytanie ostatnie na zakończenie. Pytanie, które może zdradzi trochę kulis, bo te badania, o których pan teraz powiedział, nie powstały samodzielnie. Nie jest pan jedynym autorem tych badań, tylko one powstały w ramach współpracy ze studentami. Jakby pan zechciał powiedzieć kilka zdań o tym, jak włączyli się studenci w tę pracę, bo my tu rozmawiamy jako dorośli naukowcy, ale cała grupa studentów pracowała nad tymi raportami, o których pan powiedział. W ramach studiów magisterskich, które prowadzimy w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, od pewnego czasu oferujemy taki przedmiot, który nazywamy pracownia badawcza, który ma nietypowy, jak na polskie warunki, przebieg, ponieważ polega na tym, że studenci są włączeni w proces badawczy od początku wymyślania badania aż do finalizacji, czyli opublikowania artykułu naukowego, i tak właśnie było w tym przypadku, więc nasi dzielni i ambitni studenci bardzo aktywnie byli zaangażowani w wymyślanie pytań ankietowych, w zebranie literatury, na podstawie której zidentyfikowaliśmy luki badawcze, czy te obszary, w które warto uwzględnić w tego typu badaniu, czy też zajmowali się bardzo technicznymi rzeczami i mozolnymi, takimi jak zgromadzenie adresów mailowych do wylosowanych 5000 naukowców w Polsce, co było, jak wiem, dla nich bardzo mozolne, ale wywiązali się z tego w sposób rewelacyjny. zupełnie przypadkiem taka ankieta trafiła też do mnie, więc to było zrządzenie losu. Nie wiem, czy można zdradzić takie fakty, ale to stąd wiem, jakie były w niej pytania i stąd wiem, o czym możemy rozmawiać. Jesteśmy u progu wakacji, więc pewnie teraz wszyscy rozpatrujemy nasze kierunki, destynacje wylotów, a może to właśnie czas, żeby te wyloty zastąpić podróżami pociągiem. Wiem, że będą się Państwo jeszcze przyglądać naszym aktywnościom zawodowym, naukowym i podróżom zagranicznym i do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, kiedy Państwo wraz z grupą studentów opracujecie te badania dogłębnie. Wtedy mam nadzieję, że pan doktor przyjmie jeszcze nasze zaproszenie. A tymczasem serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za tę refleksję o naszej naukowej aktywności, którą można mierzyć między innymi, no właśnie, liczbą lotów samolotem, które odbywamy co roku. Naszym gościem był dzisiaj pan doktor Adam Płoszaj, kierownik Laboratorium Badań Naukoznawczych i przedstawiciel Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci.